Mistrz w domu Alcatali okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy... IP? Jedadu! Wiadomo gdzie. ...się namierzyć szpital Ramaza w Urzykistanie, w którym prawdopodobnie zaszył się dowódca Alcatali. Fara i jej ludzie będą monitorować aktywność terrorystów w szpitalu, a Marines przygotują się do wkroczenia do... Ze VPN-a nie używali? ...zatrzyma wilka i przesłuchamy go w sprawie skradzionego rosyjskiego gazu. Zrozumiano. Informuj nas na bieżąco. Moi żołnierze potwierdzają, że szpital jest oblężony. Alcatala wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Kogoś chronią. Lub coś. Im więcej się dowiemy. Czysto, siostro. Hadir to mój najlepszy snajper. Możesz na nim polegać. I na moich żołnierzach. Marines chcą dorwać wroga. Oni będą dowodzić atakiem. Powiedziałam, że ci pomożemy. I dotrzymujesz słowa. Nie robię tego, żeby dotrzymać słowa. Ci, którzy najechali ten kraj, nie dbają o ludzkie życie. Gaz zabija wszystko. Nawet żywność w naszych ogrodach. Ten, kto używa takiej taktyki, jest wrogiem. Bez wyjątku? Bez. Alcatala zhańbiła honor mego ludu. Płacimy wysoką cenę za ich zbrodnie. Wilka musi spotkać kara. Zabiorę cię do ambasady, żeby przekazać go Price'owi. A ty? Gdzie pójdziesz, kiedy będzie po wszystkim? Tam, gdzie mnie wyślą. Nie masz wyboru. Nie do końca. Odpocznij. Jutro wielki dzień. No. Będziemy tu do wschodu. Zajmę niekryty róg. On mi przypomina... Witam, witam. Witam, witam. No, ominęła cię szampańska zabawa. Szpital jest na końcu. Call of Duty. Pół kilometra. Pójdę razem z Marines. Mówi ci kampania i jest. Sierżant Griggs. Niesamowita. Jak ci się to podoba? O, kampania. Michael Bay. Dawno nie oglądałem dobrego filmu. Dajesz popalić na dzielimy przyjaciół i wrogów. Kapitan Price, tutaj to jest taki kozak. Widzimy się niedługo. Nawet oryginalnej serii tego, bo ja wiesz, nagrywam to też, co nie, i powtórkę będziesz miał, wiesz, w formie odcinków, jak będziesz chciał zobaczyć początek tej gry, kampanii. No, ale mówisz i widzisz to, jak to wygląda, co nie, na, nawet, no, pokażę, na jaki telegram, nie? No, nie mogę niestety na full 60 klatek nie mogę dać, bo ze względu, że rwie obraz na mojej karcie graficznej, nie wiem czemu, ale to w sensie rwie obraz jak nagrywam. No, aha. No, ale jest tutaj na wysoki detale, no wiadomo, nie mogę włączyć wszystko na ultra, bo jest zablokowane ze względu, co nie. Urwałeś się. Bo jest tutaj... zablokowany ze względu na co? Ze względu, jakby to określić, kartę graficzną, nie? Aha, czyli przyczyny techniczne. Tak. Ale ogólnie gra jest naprawdę zajebiście zrobiona. Zajebiście dużo się dzieje. No ej, panie! Ja mam się ogarnąć. To weź się mnie zablokowali, no ej, ziomki! No patrz! Jak mam... No trzymam się! Ej, hello! To się wytnie. Nie, zostawię. To pokażę, to tylko gra. Kieruję się do szpitala. Dobra, gdzie jest... A to mamy może za tymi ziomkami. Możesz go strzelić? Mogę, i wtedy będzie to, wiesz... Ktoś to będzie musiał... Gra się skończy, tak? Bez... No, rozbroisz to? Aha.
Dobra. Rozbrojamy połapeczkę. Ogary! Stęka przecięta! Ruchy! Idziemy za transporterem, trzymamy się blisko! No, Marines! Naprawdę. Przecież tylko grałem misję taką z Taylora, nie? Ten noktowizorami. Kurde, zajebiście trzymał klimat. Fajnie, fajnie, że ci się podoba. Oj tak, bardzo mi się podoba. I tutaj bardzo łatwo... Battlefield będę miał pewnie, ale nie teraz. Teraz to ja mam... Mam kapitana Price'a. Ej, no! Tutaj dzieje się magia. W sensie, tyle tego wszystkiego, że... Nie idzie ogarnąć. To strzelać. Ustawnili oczywiście standardowe elementy. Dodali możliwość chowania się za osłon. A wiesz, że tego nie było. No nie było chowania się za osłon. Dodali te elementy. Co naprawdę... Mateusz! Tak. Jakiś czerwony ekran się zrobił. Tak, małem nawet. No, no a widzisz, a w Battlefieldzie byś się rzucił apteczkę i było mniej spotrzebne. Tak, ale to nie Battlefield. To jest Call of Duty. No, a, jeszcze taka ciekawostka. Jak gdybyś kupił Call of Duty na konsolę, co nie? To po multi możemy grać razem. Tak, ale nie będziemy, bo ja na pewno nie kupię. Nie mam kasy. Mówisz, że muszę sprzedać do godnika, żeby tobie teraz go kupić. No właśnie. No i zacznijmy na takim kanale, gdzie tylko tak zwane VIP-y. Czekałem, kiedy bije dwa... Gdzie ten ziomek zniknął? On zniknął, wyparował. Dobra. Ale... No... Naprawdę, według mnie, jeżeli chodzi o kampanię, multi to jest taki Medal of Honor z 2010, co nie, taki styl sztyse, ale ogółem fabuła naprawdę trzyma tu poziom. Sposób narracji. Ja ci mówiłem, jak mnie ostatnie części Call of Duty Infinity War, co nie. Wildfire, przepraszam. Czyli no ta wojna o wszystko w kosmosie, to mimo wszystko była według mnie najciekawszą z tych nowych, co nie? A Ghost czy coś tam, to mnie wynudziło. A tu proszę, naprawdę jest to płynnie opowiedziane. Nie ma tu jakichś takich, wiesz, bez sensów, takich kurde... Że no, jest zmiana postaci, która nie ma w ogóle nic związanego z poprzednimi, czy nie? To jest jeden team, czy nie? I przekazują, wiesz, są w różnych miejscach na świecie, przekazują sobie informacje, wiem, gdzie jest na przykład przeciwnik. I tak było właśnie w tej misji, której obejrzysz sobie na YouTube, jak będziesz chciał. To zobaczysz... Ochu, auto wybuchło. To zobaczysz właśnie tą misję z noktowizorami, to nie? I że szukali właśnie typa, który jest w tej misji, nie? Do znalezienia. I widzisz, fabuła jest prowadzona tu od początku do końca, jak na razie, co nie, ja wygram 2 godziny. Jest prowadzona w sposób spójny. Na początku było poznanie postaci, wiesz, tak jakby i krótkie historie. Może nie życiowe, ale w sensie... Wiesz, od czego zaczynać, nie? I tutaj było to już tak z grubsza, że... W sumie nie będę się zdradzał, chciałem sobie zabejlał, jak to wrzucę, a na pewno to wrzucę w tym tygodniu. To zobaczysz sam. Okej. Naprawdę, fabuła jest opowiedziana spójnie i klimatycznie. I to mi się podoba. O, co jest dla mnie? Coś za miśka. What? Jak? Pułapka linkowa.
Gdzie? Gdzie ona była? Aha, dobra. A, dobra. Aha. przepraszam, co jestem saperem na kilometr? Dobra, podpadę do tego jak pies dojeżdża. A przeskoczyć możesz? No właśnie przeskoczyłem. A bo ja jeszcze nie. O tak. Naprawdę, ta gra wygląda zajebiście ładnie, jeżeli chodzi o fabułę, nie? Multik troszeczkę gorzej, ale wiadomo, no tam są gracze, nie? Przyjęto, do wszystkich, biurka przy ale pokoju. Jeżeli chodzi o fabułę, poziom detali, nawet na tych, co ja gram, wygląda to fajnie. I voice acting nie jest taki sztuczny, nie? O. Jest taki naturalny, może troszeczkę bardziej kreskówkowy, co nie, ale no, no trudno jest. Aha. Utrzymać pozycję, dopóki nie będzie można bezpiecznie pójść dalej. A gdzie ja dostałem taką informację, że stójcie i czekajcie na rozkazy? Czyli to ja jestem tutaj, tym, który mówi, idziemy do przodu, e? Co tu się dzieje? Nawet nie wiadomo na co patrzeć. Tu wszędzie apokalipsa normalnie. Apokalipsa. 412, czerwony młot 7. Ten zniszczony, wektor czysty. Powtarzam, wektor czysty. Dobra. Droga wolna! Zaraz się zabawimy! Ura! Uła! Chodzimy przez poczekalnię szpitala. Powiedz mi, co ty strzelałeś, żołnierzu? What? RPG! Kurde, co tu się dzieje? Odsłaniasz mnie! Gadot! Bum! Michael Bay na dzień dobry. Raniono cię, schowaj się. No już. Ja już nie wiem, co mam strzelać. Strzelam w powietrze. Ouch. Nie, jak zginąłem perfidnie. O tak, to będzie ekscytujące RPG. Ale nie, naprawdę. Dźwięk i to wszystko. Tutaj na wysokim poziomie. Można powiedzieć, to jest udany reboot. Poważnie? No mówię ci, nie czułem takiej adrenaliny, gają szkoda od... od MW2! Coś takiego. No. No dobra, jeszcze Black Opsy były genialne. Jedynka Black Opsy, nie mówię tutaj o dwójce i trójce, bym boże. Mówimy tu o kultowej właśnie jedynce. Ja bym się chyba zamówił. Oj. Wszędzie pełno Rosjan, talibów, wszystkiego. I wiadomo dlaczego została gra zablokowana w Rosji. No tak, bo jest sobie na tym decyzji. Jest o Rosjanach, którzy są źli. Tak. A zawsze Amerykanie są dobrzy. Dobra, misiatki, BUM! Wybuchamy. Co? I skąd oni mi się tam dzieli? Żołnierze, czemu mi nie osłaniacie? Żołnierze, no do cholery jasnej. No jak oni się tam dostali? No jak? Teleportem? Zim magiczny bram? Napisali hokus pokus akabata bla. Cokolwiek i się tam znaleźli z tyłu. O ty. Sztuczna inteligencja jest na wysokim poziomie mimo wszystko. Chowa się, ukrywa, nie daje się tak. Jak gram na drugim poziomie od końca, od początku sobie. Czyli jak gram na takim normalnym rzekomo, nie? Gdzie tutaj powinien sobie biegać jak Rambo, a widzisz, nie da się. No właśnie. Czyli jest naprawdę emocjonujące i przeciwnicy to jest wyzwanie. Zabezpieczone, nie widać.
Dark Raid, Dark Souls. Dorwijmy tego sukinsyna, Grimms. Bylebyśmy chcieli go żywcem 3-1. Zrozumiano. Otwieramy. No cuda, strzeliłem do kobiety. Uwaga na ostrzał! Nie podłujemy! Jeszcze! Ruszmy się! I lekarz padł. Wróg na północ od nas! Ale ona ma apteczki. No to apteczki! Widzisz, że są inteligenci w Rosjanie? Wow! Granat był gdzie indziej, a wybuch mi twarz, no bez jaj. Gdzie ten granat był? A może to są te, wiesz, granaty typu sticky? Tak jak w WW2. Trafiony! Jest na widok! Klejają. Ruchy! A. Nie! Żołnierze! Sanitarium! Nasz leży! No jak pobieg na granat, to ja się nie dziwię, że leży! O kurde! Nie, a popatrz na ten dym z lufy. Ja wiem, że się ekscytuję, ale to widać, że to już nie jest te Call of Duty, co zawsze widzi, takie dupy. To już naprawdę się postarali. Nie, no dobrze. To jest Call of Duty, na które czekaliśmy tyle lat. Ja nie. No wiem, że ty nie, ale ludzie, którzy to pewnie może obejrzą, powiedzą to samo. W końcu Call of Duty wygląda jak Call of Duty, a nie jak kreskówka. Kto to robił? Infinity War, czyli ci od pierwszej części Modern Warfare. Dobrze, tak? No, ci najlepsi co? Później, ale wiesz, tą grę pomagało jeszcze czterech innych cyfr. Oh shit! Ruszam! Szkoda, że nie mogę też się z tobą razem cieszyć. No, tylko że nie zrobili kampanii za dwóch. Chociaż nie, są te misje koopowe jeszcze. Które też są nawiązaniem, jakby dalszą fabułę mają. No, one mają pełną fabułę, bo ja nawet odpaliłem. Pamiętasz Makarowa, że on był złym, nie? Nie pamiętam. No Makarow, ja? ten co masakę na lotnisku zrobił w Wójce. Tam coś było, ale wiesz, no ja tak bardzo w fabule tam nie siedzę, to nie dla mnie. No, chodzi o to, że on był tym złym, nie? A tutaj już go zrobili dobrym. Aha, no proszę. A przynajmniej na te misje Kurde! Dostałem nagle. I tak właśnie wygląda Call of Duty. Ja tam nie chcę być na halnie, ale wiesz, z tą nerką to wiesz, nie? Jeszcze raz? Ja tam nie chcę być na halnie, ale z tą nerką to wiesz. Tak, wiem. PLD zamówiony, nie? No. Masz to na nagraniu teraz. Właśnie. Tak, że się już nie wytrzy. A jeszcze w dodatku porada pisz tu, że... Tak, że wiesz, mam świadka. A on to nierzetelny świat. A, kurde, no to takie cięcie strasznie. No tu, o to, ty! O to, ty! Jak? Co oni tam mówili? Wiesz, że ich matka nie zrodziła? Uwaga, południe! Widzę jednego! O nie! Ale nie rozumiem, widziałem, że użyłeś kolbę, a to nie ma. Dlaczego? Jeszcze raz? Widziałem, że użyłeś kolby, a on pomimo wszystko nie padł. Widzisz, niezniszczalny talik. To jest zabawne, bo nie wiadomo, co się bije talibów, Rosjan.
Chyba to i to. Amerykanie nie lubią Italii, bo mówi Rosja. Przepraszam, siatki, ale... Oj! Odrzuć! No to się odwala, ej, misiatki! Spokojnie tam! Do połowy! O kurde. Tu jest jakaś pułapka. No. Dobra, sobie przyczekam, albo... Dymny! Aha, swojego strzeliłem. Jeżeli chcecie u mnie na ten fragment, to zapraszam do użycia guzika przebijania. No mam nadzieję, że już więcej nie będę miał coś w przyszłości. Coś tam jeszcze przeżyło, to ja nie sam wiedzieć co. Dobra robota, Elko. Cała pierdolona przyjemność po mojej stronie, sierżancie. Hogard się no. Odzywał? Nic, sierżancie. Tam zajrzeć. Tak jest. Jest, sir. Jest, sir. Kamerka gotowa. O. Potwierdzam tożsamość Wilka, ma trzech Marines. Zabiję ich, musimy działać. O, uciśli. Zajdźcie ich od tyłu, ja wejdę... Ej, KPL, odsuń się. Znajdź inną drogę, zrozumiałem. Tak, nie usłyszeli tego. Mało tego, że źli też się głupi, to już jest. Wow! Pułapka mnie rozwaliła. A jeszcze tam... Ich wchodzimy do środka, bądź w gotowości. Czekaj. A? Każda kropla krwi strzelanej w zemście to nasz triumf. Nie strzelaj, tylko powal go na ziemię. Pułapka niespodzianka. No, dobra, tego trzeba szybko go ratować, dobra. Pogary gotowe. Przelanej w zemście. To nasz. On nie zdąży. Czysto! Już dobrze, prachu. Jesteście bezpieczni. W porządku, Alex? Jasne, Griggs. Omarze Sulejman, zostałeś aresztowany przez połączone siły specjalne. Rób co każe. Albo zginiesz. O tak. Do wszystkich ogarów. Odbiliśmy Marines. Złapaliśmy Wilka. Przerzućmy go do ambasady. Sir, jest, sir. Kto ma takie dziwne oczy?